Pixar w pudełku. W ćwiczeniu tworzyliście szum Perlina w dwóch wymiarach przy jednej rozdzielczości. Ale przecież chcemy uzyskać wielorozdzielcze wariacje. Robiłyśmy to, dodając krzywe dwuwymiarowe. Co oznacza, że możemy tak samo dodawać powierzchnię. Powiedzmy, że dodaję tę powierzchnię do tej. Efekt byłby taki. Zrobiłyśmy narzędzie, żeby pokazać wzory w różnych rozdzielczościach. Zacznijmy od prostej szachownicy. Tu jest niska rozdzielczość, tu średnia, a tu wysoka. To jest efekt połączenia tych trzech. Paski amplitudy pozwolą określić, jak każda rozdzielczość wpływa na efekt końcowy. Tak samo jak przedtem. Można też zmieniać kolor bazowy. Ładnie. Przejdźmy od szachownicy do wzorów losowych z poprzedniego ćwiczenia. Możemy teraz pracować w bardzo różnych rozdzielczościach. Zastosujmy już tę metodę do nogi dinozaura. Do dzieła! Posłuszmy się programem z poprzedniej lekcji. Też generuje diagram Voronoja, ale teraz możemy oddzielnie zdefiniować wzór skóry i płytek. Wesoło. Przedstawię krótki przykład. W panelu głównym zmieniam wielkość płytek oraz ręcznie dodaję i usuwam płytki. Omówiłyśmy to w pierwszej lekcji. Przejdźmy do kontrolerów skóry. Tu modyfikujemy kolor bazowy i jasność. Tu są trzy suwaki do zmian amplitudy przy małej rozdzielczości, przy średniej rozdzielczości i przy dużej. Mamy co zmieniać, żeby uzyskać efekt. Kontrolery płytek działają tak samo. Można oddzielnie zaprojektować płytki i skórę. Zauważcie, że możemy modyfikować dwa kolory bazowe. Pierwszy dla mniejszych płytek, a drugi dla tych większych. Każda płytka będzie mieć kolor z pomiędzy dwóch kolorów bazowych. Robiłyśmy to już poprzednio. Uzyskujemy naturalne wariacje barw między żółcienią a zielenią z materiałów TI. Tak. A gdy będziecie gotowi, by wypróbować wzór, kliknijcie na Renderuj w 3D. Zwinie wzór w kształt nogi, co da wyobrażenie o efekcie. Już całkiem dobrze to wygląda. Tu się zatrzymamy. Wasza kolej. Zróbcie skórę dinozaura używając... Werbel, proszę. Dwuwymiarowych, wielorozdzielczych szumów Perlina. Wzorujcie się na materiałach TI, a potem poszalejcie. Wymyślcie coś swojego. O czym myślisz, projektując skórę postaci? O wielu różnych rzeczach. Patrząc na nierówności komórek, uświadomiliśmy sobie, że gdy stosujemy bardziej płaską krzywą, to skóra wygląda na stwardniałą i zużytą, więc postać jest starsza. A przy bardziej zaokrąglonych komórkach skóra wydawała się młodsza i świeższa. W końcu w pakiecie skóry badaliśmy odcinki od środka do boku komórki i określaliśmy krzywą, bo zauważyliśmy, jak wielka jest różnica między powierzchnią płaską a zaokrągloną. Mogliśmy matematycznie zdefiniować krzywą na podstawie wzorów w każdej komórce. To jest świetne. Fakt.